najbliższą sobotę przy fontannie na skwerze w centrum Suchostrzyk odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego narodowego czytania. Tym razem para prezydencka postawiła na powieść Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. W Tczewie fragmenty tej książki będzie czytał m.in. prezydent Mirosław Pobłocki, bibliotekarze i licealiści. W tym roku będziemy czytać także w plenerze, jak w latach poprzednich. Lekturą tegorocznego narodowego czytania jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przepiękna powieść XIX wieku, era pozytywizmu, więc będziemy czytać o Korczyńskich, o bohaterowiczach, o idei solidaryzmu narodowego, o rodzącej się w Polsce jeszcze daleko w XIX wieku, o tej nadziei, o Polsce, którą ludzie mieli w sercu. Będziemy się z tym zapoznawać i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa, także i do czytania w tym narodowym czytaniu, bo z jednej strony będzie pan prezydent Mirosław Pobłocki, będą pracownice biblioteki, będzie czytała pani Zofia Daniel, przewodnicząca Tczewskiego Koła Literatów, będą czytali licealiści, ale po tej części będzie mógł zabrać także każdy głos, kto przyniesie swoją książkę, może przeczytać ulubiony fragment z Nad Niemnem, dlatego zapraszam i do uczestnictwa, ale także do tego, ażeby właśnie wziąć książkę i poczytać nam także wszystkim. Lekturę narodowego czytania zawsze wybiera para prezydencka, czyli pan prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. W tym roku zaproponowali właśnie Nad Niemnem. Generalnie w całej Polsce staramy się wszyscy organizatorzy, bibliotekarze, żeby odbywało się czytanie w plenerze. Dlatego my także wybraliśmy plener i będzie odbywało się narodowe czytanie w Tczewie, na Suchostrzygach, na placu przy ulicy Żwirki, przy fontannie, a więc tam się spotykamy w sobotę, punktualnie o godzinie 11:00. Zapraszam serdecznie.